Cześć wszystkim, jak już widzieliście po miniaturce i po tytule tego filmu, dzisiaj zajmiemy się wymianą żarówki w wersji Insigni z Big Xenonami, czyli występuje tam żarówka D1S. Zobaczcie teraz, co mi pokazuje błąd w Insigni. Jak widzicie, jest to awaria lewego światła mijania, czyli od strony kierowcy. Żarówka prawdopodobnie, a nawet na pewno nie świeci, także wymieniamy komplet, czyli dwie sztuki. Z tego, co się dowiedziałem, to gdyby was zatrzymała policja i będziecie mieli dwa odcienie tej żarówki ksenonowej różne, to nawet można dostać mandat, ale nie wiem, czy to jest prawda, także jeśli macie jakieś informacje na ten temat, to z chęcią zostawcie w komentarzu. Jestem również ciekaw. Ja kupiłem oczywiście dwie i zmieniam dwie. Jak zmienię jedną żarówkę, pokażę wam, jaka jest różnica w tej żarówce nowej, którą założyłem, a w tej starej z prawej strony, którą jeszcze mam. Ta stara żarówka to jest jakaś Philipsa. Zaraz wam wrzucę fotkę i pokażę, o którą chodzi. Ok, teraz pokażę wam żarówki Osrama, które zmieniam. Są to dwie sztuki, tak jak wspominałem wcześniej. Oczywiście nie jest to żadna reklama. Słyszałem, że mają fajną barwę światła, także sami zobaczymy, jak to wygląda. No to lecę pod maskę i już wam pokazuję, w jaki sposób ja to zmieniam. A w zasadzie tą żarówkę zmieniam pierwszy raz, bo jeszcze jak mam auto, czyli już ponad 6 lat, tej żarówki jeszcze nie zmieniałem. Także trzymają bardzo długo. Powiem wam, że przez internet tą żarówkę, jedną sztukę kupiłem około 200 zł, coś kosztowała. Także jeśli chodzi o samą wymianę żarówki, kupując taką żarówkę, nie jest to tania impreza, ale jeśli to się zmienia na kilka lat, także myślę, że ok. A przy okazji sobie zmienimy barwę tego światła i zobaczymy, jaka będzie różnica w nocy. To lecimy. Ok, to jesteśmy przy aucie i ja pokażę wam na przykładzie tej strony, jak taką żarówkę zmieniam. Żeby się dostać do tej żarówki, musimy odkręcić ten plastik, czyli przekręcamy go w lewo. Ale oczywiście, żebyście się dostali teraz do tej żarówki, jak ją widzicie tutaj, musicie tak samo wyjąć górną część tego zbiorniczka od spryskiwaczy, tak jak wam już pokazałem przy wymianie żarówki od kierunkowskazu. Gdzieś tam u góry na karcie wam się pokaże wymiana takiej żarówki kierunku, tej pomarańczowej. A teraz postaram się wymienić tą żarówkę i tutaj macie, nie będzie widać, ale są to żarówki Philipsa. Dobra, zaczynamy. O, udało się wyciągnąć. Jak macie obawy, to możecie sobie ten otwór od płynu zakryć sobie czymś, żeby nic wam tam nie wpadło. A ja teraz zobaczę, jak się dostać tutaj do tej żarówki. Ok, nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, ale tutaj macie taką blaszkę z przewodem, która zakładana jest od spodu, czyli trzeba ją zsunąć na dół z tym przewodem i teraz przekręcamy w lewą stronę tą oprawkę i wyciągamy całość. Tak to wygląda. Ta żarówka to jest akurat Philips Xenstart, a teraz będą Osramy, które też wam za chwilkę pokażę. Tutaj mamy, czyli taka kosteczka, takie jest wejście. Czyli żarówka jest włożona w ten sposób. Zsuwamy tą blaszkę z przewodem w dół, żeby się rozłączyć. Przekręcamy w lewo i to nam wychodzi. No i teraz to robimy oczywiście w odwrotnej kolejności. Wkładamy nową żarówkę. Już wam pokazuję, jaką ja teraz wkładam żarówkę. Ok, jeszcze wam pokażę, jak wygląda ta kostka. Czyli to jest coś takiego z przewodem. Wkładacie teraz na to
ten żarnik i wsuwacie później i przekręcacie w prawą stronę, żeby ono nam się zblokowało i powinno wszystko działać. Ja wkładam żarówkę i zaraz zobaczymy. Wróciłem do auta po żarówki i u mnie ląduje coś takiego, Osram Cold Blue Intense. Zobaczymy, jak to będzie świecić. Nie jest to, tak jak wam mówię, żadna reklama. Po prostu chcę wam pokazać, żebyście widzieli, o jakim świetle mówimy, które zobaczycie w porównaniu do tej starej żarówki, które mam nadzieję uda mi się nagrać, jak zrobi się już ciemno. Dlatego na razie zmieniam tylko tą jedną żarówkę od strony kierowcy, żeby zobaczyć sobie, jaka jest różnica chociażby w samym kolorze światła, gdzie z prawej strony mam jeszcze starą żarówkę tego Philipsa, którego wam pokazywałem. Także ja sobie to otwieram, wpinam tam w tą kosteczkę z tym przewodem i wkładamy, przekręcamy w prawo, tak jak już wam mówiłem, i zobaczymy. Nowa żarówka wyjęta z opakowania. Zobaczcie, wygląda to w taki sposób. No i model też jest tutaj napisany. 35 W D1S. Także z tego, co się orientowałem, to 35 W, czyli Watt, i D1S musi się zgadzać. Możecie sobie kupić żarówkę innej firmy. Także zobaczymy, jak to będzie świecić. Wkładam tam. O, macie w środku takie trzy piny. I w tamtej były dokładnie to samo, także to na pewno będzie pasować. Jeśli jest D1S, to musi być D1S, bo są jeszcze inne modele, ale tutaj występuje taka. Dobra, ja wkładam i pokażę wam później test, jak już się zrobi ciemno, jak to świeci. Stwierdziłem, że jednak wkładamy najpierw żarówkę i dopiero potem podpinamy od spodu ten przewód z kostką, ponieważ jak wepniecie teraz, to on jest dosyć krótki i później będziecie mieli możliwość małą manewru, żeby tą żarówkę ładnie tam włożyć. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, bo właśnie popełniłbym gafę, bo włożyłem i coś mi nie pasowało, a musimy zdjąć z tej starej żarówki ten kołnierz, nałożyć go tutaj na tą żarówkę i dopiero wtedy wkręcamy. Jak widzicie. Ok, musiałem wrócić do auta, żeby sobie postawić telefon i mieć dwie wolne ręce. Już wam pokazuję, jak to powinno, jak to się zdejmuje w ogóle. Tutaj mamy taki plastikowy dzyndzelek jakby. Musimy to docisnąć i wtedy to nam wychodzi i po prostu się otwiera. To jest tak składane na pół. O, tutaj macie takie bolczyki, które muszą wejść w konkretne miejsce w nowej żarówce. Także raczej tu nie pomylicie się, bynajmniej to wygląda w taki sposób. Także ja dopiero teraz składam nową żarówkę w ten kołnierz i montujemy już do auta. Jak widzicie, nowa żarówka już ubrana. Trochę ma taką barwę błękitną, ale zobaczymy, jak to będzie świecić. Wkładamy sobie, żeby tam trafić dobrze w ten otwór, żeby nam czasem nie wypadło, albo żeby nie trącić. I oczywiście nie dotykamy tutaj wyżej nigdzie palcami. Szkoda żarówki, żeby coś się z nią stało po prostu. Dobra, żarówka włożona, czyli wkładacie i przekręcacie w prawo, aby w ten sposób się umieściła, i teraz od dołu podpinamy tą kostkę z przewodem, wsuwając ją po prostu do góry. Cześć wam, już po wymianie żarówki, oczywiście tak jak wspominałem, z lewej strony, i teraz mam światła włączone i powiem wam szczerze, że póki co różnicy nie widzę pomiędzy lampą prawą a lewą. Pewnie są to tak delikatne różnice, że nie widać tego. Ale jeśli tą żarówkę z prawej strony też trzeba, bo jest innej firmy, to ją po prostu zmienię. A co wy o tym myślicie? O zmianie całego kompletu, a nie tylko jednej
żarówki, to dajcie mi w komentarzach znać, bo jestem sam bardziej ciekaw, jak faktycznie jest i czy faktycznie one muszą być dokładnie takie same. Podejrzewam, że może z daleka widać, że jedna, jak jest nowa, no to mocniej świeci. Ten efekt tego światła jest lepszy, a prawa może delikatnie mniej. A co do barwy, to póki co tego nie widzę. Myślę, że na ciemnej trasie dopiero mógłbym jakąś różnicę zauważyć. No ale tak jak wam wspominałem, zmieniam też drugą. Tamtą sobie z prawej strony zostawię, gdyby coś starą, gdyby kiedyś nagle tak się stało, że któraś z nich padnie, a będzie mi potrzebna druga, no to na chwilę, żeby tylko zmienić. Ale w zasadzie, tak jak wam wspomniałem, jestem ciekaw, czy faktycznie zmienia się kompletami, czy po prostu można jedną. Dajcie znać w komentarzach, jeśli to nagranie wam się podobało, jak samodzielnie mogłem zmienić taką żarówkę. Jeśli jest to dla was jakakolwiek pomoc, dajcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji, bo będzie jeszcze wiele odcinków. A o każdym, gdy zasubskrybujecie kanał, otrzymujecie zawsze powiadomienie o nowym odcinku. I oczywiście wtedy macie też wgląd do zakładki społeczności, gdzie wrzucam czasem relacje i wtedy jesteście jeszcze bardziej na bieżąco, także myślę, że warto subskrybować. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!